Hej, witam was bardzo serdecznie, tutaj oczywiście Kałach i kontynuujemy naszą serię w Skyrim. Słuchajcie, zapoznałem się z waszymi komentarzami. Swoją drogą, jeżeli wam się seria podoba, to możecie zostawić łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Dzień dobry. Zwiększony jest poziom trudności, tak jak obiecywałem. Na końcu poprzedniego odcinka to zwiększałem, jeżeli nie wierzycie, to możecie sobie do niego wrócić i sprawdzić. Ja wam jeszcze pokażę ustawienia, gra. Gramy na ekspercie, co jest bardzo ciężkim poziomem dla mnie, jeżeli chodzi o maga. Dużo z was osób pisało też, że Kałach, dlaczego grasz magiem? Każda gra na YouTubie jest magiem. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco, że ja nie będę prowadzić tego let's playa jak każdą grę na YouTube, czyli po prostu idź i napierdzielaj przed siebie. Wgrałem parę modów, które mi poradziliście w komentarzach też. Niektóre były rzecz na puszcza, witamy. To jest oczywiście mod na rzeczną puszczę. Masz przepustkę z Nagnaty Shora. Co ci się stało, chłopcze? Ciii, wujku. Jakieś kłopoty? Proszę, nieco ciszej. Wszystko w porządku, ale musimy wejść do środka. Musimy wejść do środka, dobrze. Co się dzieje? Kto to jest? To przyjaciółka. Właściwie uratowała mi życie. Chodź, wyjaśnię wszystko w środku. Mhm. Dobrze, dobrze, wejdź. Sigrid da ci coś do jedzenia i opowiesz mi wszystko. Nie co dzień mamy gości w Rzecznej Puszczy. A ja porozmawiam sobie teraz z Alvorem. Czy jesteś ustawiony jako chroniony? To jest w sensie, jeżeli na przykład czy ten NPC-ek może umrzeć, czy nie. Mogę sobie to w każdej chwili zmienić. To jest fajny mod, dosyć polecam. Masz jakieś zapasy, które mogę zabrać? Oczywiście. Weź w... Ale o co chodzi? Co wy tu robicie? On w szoku dalej, on nie wie. Zabierzmy najbardziej wartościowe rzeczy, czyli oczywiście 100. Weźmy sobie... No, nurski miód. Miód, boże, miód. Pierścienie, sztabka żelaza, wytrychy zawsze się przydadzą. I tyle. Helgen padł ofiarą smoka i zostało zniszczone. Udało mi się z Hadwarem uciec. Co? Smok? W Helgen? To wyjaśnia, co wcześniej widziałem. Coś lecącego doliną z południa. Miałem nadzieję, że mnie oczy mylą. To był smok, Hadwar to potwierdzi. Smok! Tutaj, w Skyrim! Do czego to doszło? Najpierw wojna, teraz smoki. Podobno nieszczęścia chodzą parami. To prawda. Jarl musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smok. Rzeczna puszcza jest bezbronna. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz... Będę twoim dłużnikiem. Mhm. O zapasy już pytałem. Co myślisz w sumie o wojnie? Ludzie słusznie denerwują się, że przeklęty Talmor może kogoś aresztować tylko za to, że wyznaje Talosa. Ale czy warto było rozdzierać Skyrim i być może niszczyć cesarstwo? Nie. Ulfric w końcu za to wszystko odpowie. Nordowie zawsze wspierali cesarstwo. A cesarstwo zawsze było dobre dla Skyrim. Okej. Okay. Na razie nie będę korzystał z kuźni. Widziałam smoka. Pisaliście mi, że muzyka była troszeczkę za cicho. Dźwięk. No, troszeczkę pod... Jeżeli wam coś będzie za głośno, no, za cicho, dawajcie mi znać w komentarzach. Słuchajcie, ja sobie mam wgrane parę modów. Pokażę wam to. To jest Better Carriages and coś tam, coś tam. Lepsze po prostu karawany. Na przykład stąd mógłbym już udać się do Białej Grani, ale ja chciałbym się udać pieszo, wiecie? Tak szczerze. I tutaj stanę przed dylematem, bo posiadam oczywiście przedmioty, które muszę sprzedać. Wejdźmy sobie do kupca Rzecznej Puszczy na początku. Cóż, ktoś musi coś zrobić. Powiedziałem nie! Żadnych przygód, teatralnych gestów i gania złodziejami. No to co proponujesz, ha? Posłuchajmy! Koniec tematu! O, nowy klient. Przepraszam za to. Nie wiem, co ci mówili, ale... A, trochę tego, trochę tamtego. Zobaczmy, co ma na sprzedaż. Ja bym na początku chciał sprzedać wszystko, co mam. To mi nie jest potrzebne. Mhm. Mikstury bym sobie może nawet zostawił.
One mi się mogą przydać. Pożywienie oczywiście sprzedam. Składniki oczywiście zostawiam, bo jestem magiem. Skóra niedźwiedzia, sztabka stali, wilcza skóra, super, sprzedane. Kurde, źle to zrobiłem. Trochę tego, trochę tamtego. Księgi, muszę sobie coś kupić, przemiana, zwiększa wartość zbroi, nie. Furia, istoty ludzie maksymalnie na szóstym poziomie będą atakować wszystko w pobliżu, okej, okay, to sobie bym wziął. Jasnowidzenie może nie, księga czarów, mniejsza ochrona. Mam tu też wygranego soundtracka z Morrowind, naprawdę, żeby dodało to po prostu odmrożenie. Mniejsza ochrona. Nie masz ciekawych czarów leczących, a bez nich nie chciałbym się udawać gdzieś daleko. Księga spoczego dziecięcia, zostawmy to sobie. Zróbmy sobie to i to. Przewodnik po odbudowie Helgen. Oczywiście tutaj sobie zaktualizuję tą misję, żeby się po prostu rozpoczęła. Zmrok w wartowni, wyjdźmy. I co się tak stało może? Bez tego był kupiec rzecznej... Tak, zdarzyło się małe włamanie, ale wciąż mamy sporo towaru na sprzedaż. Rabusie szukali tylko jednej rzeczy. Chodzi o pewną wykonaną z czystego złota ozdobę w kształcie smoczego szponu. Ciekawe. Mogę ci pomóc w odzyskaniu szpona. Ciekawe, ile by mi za to zapłacił, nie? Możesz? Za ostatnią dostawę dostanę trochę złota, więc jeśli zdołasz odzyskać szpon, pieniądze będą twoje. Mm-hmm. Jeśli szukasz tych złodziei, sugeruję udać się do Czarnych Głazu na północny wschód od miasta. Tak. Już nie będę kontynuował tutaj, brał udziału w ich kłótni. Słuchajcie, ja chciałbym, żeby ten let's play był prowadzony troszeczkę inaczej niż każdy z tych let's playów, który polega na tym, żeby po prostu jak najszybciej dostać się do białej grani i kontynuować wątek główny. Ja wątek główny chciałbym sobie zostawić na koniec tej serii. Tam mijałem jakąś kopalnię, więc może warto by było tam się udać i może poszukać jakiejś lepszej zbroi czy czegoś takiego. Oczywiście, dodatkowo możecie mi pisać w komentarzach, na przykład kałach, tu i tu można znaleźć taką i taką maskę. Tu i tu można znaleźć to i to. Bardzo w ogóle się cieszę i odpisuję na praktycznie każdy komentarz pod serią ze Skyrim. I jeżeli o to chodzi, to no, bardzo mi się podobają wasze rady. Widziałem też ciekawe dyskusje na temat wojny domowej w Skyrim. Ja też zastanawiałem się, jak by to miało wyglądać, jeżeli chcielibyście takie opowiastki lorowe typowo podczas serii. Zamierzałem z tego zrobić serię osobną, czyli na przykład takie lorowe opowieści, które posiada Niedźwiedź na temat WoWa. Ja bym sobie coś takiego posiadał na temat Skyrim w końcu. To by może był dobry pomysł. Dajcie mi znać o tym w komentarzach, czy byście chcieli. To może nawet na ten weekend przygotowałbym coś z wielkiej wojny między Cesarstwem a Talmorem i przedstawiłbym wam ją. Okej, okay, uwielbiam zbierać kwiaty i tak dalej, jeżeli jestem magiem, więc będę to robił. A to ci niespodzianka. Okej. Okay. Dobra, czyli pierwszy bandyta wyeliminowany. Bierzemy oczywiście... O, nawet ten. Jak to się w ogóle nazywa? Bo ja nigdy do tego nie przykładałem uwagi. Granat, okej. Okay. Udam się teraz do tej kopalni, może zdobędę coś ciekawego. Mam nadzieję też, że przeciwnicy na poziomie ekspert nie będą zbyt słabi. Dużo z was też było zdenerwowanych, że nie wygrał Bjorn. Słuchajcie, ja wiem, że na 100% to głosowanie było jakoś tam zmanipulowane. I tylko dlatego nie wybrałem Bjorna. Po drugie, naprawdę zaufajcie mi, chłopaki, to by było coś w stylu... W Bjornem by się grało fajnie przez 4-5 odcinków, ponieważ on... byłby spoko do momentu, w którym nie zdobyłbym lepszego pancerza niż żelazny i wtedy bym po prostu rozpieprzał wszystko. Ja oczywiście zacznę sobie zbierać rzeczy i z racji tego, że jestem magiem, który będzie bawił się troszeczkę iluzją, iskry i płomienie posiadam, będę się bawił troszeczkę iluzją, przywołanie, leczenie, moce, aktywne efekty, smocza skóra. Mhm. Wezmę sobie furię na trójkę ustawię, a leczenie na czwórkę. Dobra. Może się tu przyglądać? W końcu wejście nie jest ukryte. Znowu to? Mówiłem przecież, że mamy tam kogoś na straży. Poza tym nie zapominaj o kamiennej pułapce, którą tam zastawiliśmy. Spróbujmy użyć fury, nie? Furii, nie? Okej, okay, trafiłem go i ten bandyta powinien zacząć walczyć z tym drugim bandytą, tak? Nie mam magii, żeby tutaj przywołać sobie tego. Oni się biją między sobą, to mi się nawet podoba, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dosyć śmieszne w sumie, dosyć śmieszne. O kurde, ale go zaoram zaraz.
pięknie. Udało mi się po prostu zabić ich dwóch. Jeden praktycznie zabił drugiego za pomocą furii. To mi się bardzo podoba i tak będzie, na tym też będzie polegał, moi drodzy, mój let's play, jeżeli o to chodzi. Ale wracając już jeszcze do Bjorna, może na chwilkę szepniałbym o nim słówko. Słuchajcie, ja wiem, że to by był nudny let's play, jeżeli chodzi o długość, bo ja postanawiam tą serię, tutaj porwany dziennik. Nie wiem, który to już dzień, pracuję tu na dole, choć to nie czas, w tym wszystkim jest najgorsze, ale te tunele. Już 1000 razy mówiłem im, żeby wzmocnili najsłabsze odcinki dodatkowymi podporami. Potrzeba nam więcej tych belek z obcinami z brązu. Nie żartuję, jeśli jeszcze raz usłyszę, jak nad głową porusza mi się ziemia, tak się zestresuję, że chyba już całkiem przestanę pić. O kurde, no a czym jest Nord bez miodu? Wezmę sobie ten dzienniczek z ciekawości. Czy jest tutaj może jakiś kilofik? Nie ma. Słuchajcie, let's play z Bjorna byłby dosyć nudny, on by był fajny przez pierwsze 5 odcinków, a ja planuję tą serię podciągnąć naprawdę długo, bo mamy naprawdę dużo rzeczy do ogrania. Mamy do ogrania dodatek Downguard, możemy zostać wampirem, mamy do ogrania dodatek Dragonborn, możemy wybudować sobie dom w Heartfire, naprawdę jest bardzo dużo rzeczy i nie chciałbym, by ta seria się tak szybko kończyła. Weźmy sobie, zróbmy furię, oczywiście. A nie trafiłem, dobra. Idzie po mnie, a ja nie mam many, tak? Mikstury, oczywiście, magia. Prawdopodobnie uda mi się go zabić ogniem. O Jezus Maria, oberwałem już. Jeszcze idzie drugi bandyta. O nie, ten ma topór dwuręczny, błagam. Okej, dobra. Udało mi się. Oczywiście go biorę, bo kosztuje aż 100, więc sprzedam go za jakieś 50, więc... Króliczy udziec, a weźmy, nurski miod. Nurski, a nie norski? Czy ja to tego czasami źle nie czytam? Norski, okej. Trochę się podleczmy. I pójdźmy troszeczkę do przodu. Zobaczmy, tutaj most opuściłem. Mam nadzieję, że uda mi się użyć tutaj furii. Jeżeli spotkam jakiegoś groźnego przeciwnika. Na razie chodzę sobie na kucaka. Wiecie co? Też dużo z was mówiło do mnie o tym, że gra łucznikiem byłaby fajna. Słuchajcie, ja sądzę na odwrót. Ona by była fajna do... O, jasnowidzenie. Aha, czyli tam jest ten pan. Tutaj raczej nie wejdę, ale jest jakaś duża skrzynia. Dużo osób z was mówiło mi, że fajne to by było i tak dalej, i tak dalej. No, wiecie co, powiem wam, że mag jest bardzo ciekawy, bo pozostawia wiele opcji. Tylko dlatego go wybrałem. A to ci niespodzianka. Janylia miała najciekawszy lore, jeżeli chodzi o to. Miała najciekawiej napisaną historię. Dobra, wejdźmy tutaj, krzesło się pali, fajna sprawa. I co my tutaj możemy sobie jeszcze ukraść? Weź sztylet, tego nie potrzebuję. W worku są ziemniaki, nie potrzebuję. Żelazny błot mojowy za ciężki, za niska wartość. Kufer, co tutaj jest? Klejnot duszy biorę. Księga czarów iskry, czyli ja już tu chyba posiadam. Zwój zguby nieumarłych. Nieumarnie maksymalnie 30... O! Ciekawe. Kostur furii. Istoty i ludzie na maksymalnie 4 poziomie będą atakować wszystko. Okej, okay, spoko kostur. Rzucanie czarów przemiany kosztuje 12% mniej. Regeneracja magii przyspieszona. Skradanie lepsze o 15%. Ej, powiem wam, że te buty to bym sobie nawet założył, nie? Jeżeli o to chodzi. Oczywiście pisaliście mi, żebym zainstalował coś takiego jak Skyrim UI, coś takiego, ale ja oczywiście naprawdę dobrze się czuję z takim menu, jaki jest. Może mam mody czysto kosmetyczne wgrane, jeżeli macie też jakieś ciekawe, możecie mi podlinkować czy coś takiego. Tutaj oczywiście spodziewam się właśnie dużej ilości przeciwników, dlatego użyję furii, którą oczywiście nie trafię. Może teraz bym trafił? No, znowu nie trafiłem, ale tu będą szli przeciwnicy już do góry. Oho, dam radę się ukryć? Skradanie mi wzrosło, chociaż tyle. Pochodnie sobie zdejmę, żeby było ciemniej. Ładuje mi się magia teraz powoli dopiero. Teraz go trafiłem, wiecie? Na 100%. On powinien zacząć się tam rzucać, więc będę po prostu obserwował zza... O Boże. Nie widzisz mnie. Nie mam magii, żeby go pokonać. Naprawdę mag na wysokim poziomie. Nurski miod, a to nie powinien być nordycki albo norski, coś takiego?
Mac na tym poziomie jest dosyć ciężką postacią do gry. No przecież jesteś w furii, koleżanko. Okej, okay, super. Czy tu ktoś jeszcze będzie na mnie czekać? Nikogo nie widzę, dobra. Zakradnijmy się tutaj i zbierzmy po prostu wszystko, co możemy. Wykuwanie lekkiej zbroi, dziękuję. Kowalstwo wzrosło. Tutaj nic nie ma, tu są stoły, tu są grzybki. Ona zabiła swojego przeciwnika, więc postaramy się zaraz do niej podkraść. Weźmy sobie sztabki żelaza. Jest tam kto? Ona nie jest w furii, tak? Spróbujemy ją jeszcze raz tutaj opluć tą furią. Opluć, znaczy zaczarować. Czas zakończyć tę zabawę. Powiem wam, że w dużym mierze tutaj będzie problem z maną, straszny. O, tu jest jakiś ten mieszek. Oczywiście biorę wszystko, bo wszystko mi się praktycznie przyda. Akurat teraz zaczęli kosić trawę. Ja się... Jak to? Jak to wykryto? Dziękuję, wyeliminowana. Muszę szukać wszystkiego, co mogę sprzedać. Muszę zabierać wszystko, co mogę sprzedać. O, tutaj rubiny jakieś. To mi się nawet przyda. Kuferek, żelazna zbiora, zbroja biorę, to biorę, to biorę, to biorę. To mi się wszystko przyda. Pójdziemy teraz zlotować tą panią. Coś tu jest ciekawego? Powiem wam, że tak 2 na 10 jest tu coś ciekawego. Proponowaliście mi też na samym początku, jeżeli coś słyszycie w tle, nie martwcie się, koszą mi trawę. Jeżeli proponowaliście mi też coś naprawdę ciekawego, żebym zaczął robić coś w stylu wątek Gildii Magów, lecz ja bym chciał po prostu slowly, tak wiecie, ten let's play tak wolno, żeby on się tak wolno po prostu, wiecie, rozrastał, żeby on był wolno prowadzony. O to mi chodzi. Udamy się teraz do Białej Grani, do Czarnych Głazów sądzę, że nie ma sensu pójść po prostu z takim uzbrojeniem, jakie posiadam. Może w Białej Grani znajdziemy jakieś zadanie poboczne. Swoją drogą możemy też powiedzieć Balgrufowi, że Rzeczna Puszcza potrzebuje potrzebuje wsparcia, prawda? To muszę powiedzieć Balgrufowi. Jeżeli chodzi o quest ze Svenem, nie jestem jeszcze zdecydowany. Dajcie mi znać, co byście sądzili o tym. Bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Mogę skorzystać z kuźni? No nie za bardzo. Miłego dnia. Chciałbym po prostu sprzedać wszystko, nie? Może ten kupiec będzie jeszcze coś miał ciekawego. Ja bym chciał jakąś księgę leczenia, czy coś w tym stylu najchętniej. Im szybciej znajdziesz... Okej. Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak teraz oczywiście to sprzedam. Cenne. To sobie w sumie zostawię. Szata nowicjusza, regeneracja many 50%, czyli to będzie lepsze. Zwój mogę sprzedać, bo się opłaca. Pożywienie też. Wszystko sprzedaję. W porządku. Dobra, czyż ja bym wbił level? Wbiłem poziom, jest, udało się. Oczywiście dodaję sobie punkt w magię. I pójdę tutaj może w przywołanie. Na początku pozwala rzucać cary. Nie. Pójdę tutaj w zniszczenie. Tylko dlatego, że po prostu cały czas z niego będę korzystał. O Boże, moja jest postać naga, nie może być. Słuchajcie, idę cały czas, będę szedł tutaj w zniszczenie i tak dalej. Oczywiście wiecie, co jest paradoksem tego moda, który mam wgrany do... Skyrima, jeżeli chodzi o Rzeczną Puszczę, nazywa się Jotka Riverwood, nie? O właśnie. Szkalują nawet w Skyrimie. Ja oczywiście nie będę się udawał teraz do Czarnego Głazu, jak większość youtuberów, którzy zaczynają swoją rozgrywkę. Wiem, że to jest prostsze i naprawdę oszczędza bardzo dużo czasu, ale ja bym chciał jeszcze pójść troszeczkę do przodu. Tutaj oczywiście zacznie uciekać ten jeleń, tak? Oczywiście, że tak. No i idźmy sobie do przodu, nie? Na razie posiadamy jakieś tam śmieciowe equipment, który udało nam się zebrać po prostu tak jakby z ziemi. I tyle. I tyle. Dalej nie wiem, co robić z tymi lorkami. Czy prowadzić to w formie odcinków? Już was w sumie o to dzisiaj pytałem. Czy w formie takiej luźnej pogadanki na odcinkach ze Skyrim? To by mogło fakt być ciekawe, ale jednocześnie muszę się skupić też na decyzjach Anili. A jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi, moi drodzy, o... dialogi, to ja dlatego nie przewijam dialogów NPC-ków, żeby mieć jakąś imersję z tym. Bo głównie to jest przeklikiwanie, nie? A ja bym chciał mieć jakąkolwiek imersję z tymi postaciami i tak dalej. Dlatego czytam swoje, a nie przewijam ich.
Tutaj mamy cesarskich żołnierzy, prowadzą ogromowładnego. Mógłbym go uwolnić, ale tego nie zrobię. Nie uwolnię go. Anilię nie interesuje wojna domowa. Anilia się tym kompletnie nie interesuje. Mam nadzieję, że tylko tego drzewa, po prostu, boże, drzewa tej trawy koszonej nie łapie. Anilię nie interesuje całkowicie wojna domowa. Anilia chce się uczyć po prostu magii i stawać się lepsza w tym, co robi. Reszta jej naprawdę nie interesuje, jeżeli chodzi o wojnę, więc ciężko będzie jej zdecydować, do kogo chciałaby dołączyć. Jest Bretonką i nie wiadomo, czy dołączy do gromowładnych, czy dołączy do cesarskich. To może być mega, wiecie, ciekawe. O, gigant. Przywołanie mi wzrosło, fajna sprawa. Gigant powalony, dziękuję. Jest tu coś ciekawego? Żelazna strzała, nie dzięki. Ria, Farkas i gdzie jest... ona się nazywała Aela chyba. O, zablokowałaś się, Anelo chyba. Aelo. Nieźle sobie radzisz. Byłaby z ciebie dobra tarczowniczka. Mhm. Kim są tarczowniczki? Nie jesteś stąd, co? Nic nie wiesz o towarzyszach. Nie mam pojęcia, no przybywam z wysokiej skały. Wojowników. Jesteśmy braćmi i siostrami honoru. Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. Ciekawe. Mogę do was dołączyć? To nie moja działka. Musisz porozmawiać z kodlakiem białowłosym Wjorvask. Staruszek zna się na ludziach. Spogląda komuś w oczy i wie, ile ten ktoś jest wart. Powodzenia, jeśli planujesz się z nim spotkać. Swoją drogą ciekawa oferta, ale jakoś ja do towarzyszy na razie nie zamierzam dołączyć. Oczywiście te ziemniaki, nie wiem po co je zebrałem. One się chyba spawnują co jakiś czas. I nareszcie, moi drodzy, doszliśmy do Białej Grani. Zobaczcie, w 21 minut z Rzecznej Puszczy szliśmy do Białej Grani. Z jednej strony spoko, prawda? Tu jest Sofia. Nie, wyłączyłem tego moda na tą kompanionkę, bo ona gada tylko i wyłącznie po angielsku. Byście mnie za to pewnie hejtowali, to idziemy sobie. Nie ma kadżitów przy Białej Grani. Przynajmniej, kurde... Nauczę się, moi drodzy, wymawiać po polsku nazwy miast, jeżeli chodzi o Skyrim, bo ja zawsze grałem na typowej wersji proangielskiej. I czemu teraz przewijam czas? Po prostu lubię, jak jest świt, jak jest rano w tej grze i naprawdę jest to spoko. A, czyli pogoda taka nie za bardzo jest dzisiaj, dobra, że tak troszeczkę ciemniej. Udamy się teraz do Białej Grani. Tutaj oczywiście mam też wgrane mody Beautiful Cities i tutaj dodaję dodatkowe wieże strażnicze, jak możecie zauważyć, i dodatkowych strażników stojących na murach. Mówią, że na Helgen napadł smog. Super sprawa, całkiem spoko sprawa. Most jest opuszczony, więc bardzo szanuję. Dodaję to dodatkowe wieżyczki i tak dalej, i tak dalej. To jest fajna sprawa. I teraz spróbujmy udać się do Białej Grani, prawda? Strażnik już do nas idzie. Znać. Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez Glejtu nie wejdziesz do miasta. Glejtu? Mam wieści z Helgen dotyczące ataku smoka. Dobra. Ale będziemy ci patrzeć na ręce. Dobra, retoryka mi wzrosła. Wejdźmy sobie do Białej Grani. Jest godzina prawdopodobnie 6-7 rano teraz w Skyrim. Zobaczymy, czy miasto żyje swoim życiem. Żyje swoim życiem, z tego co widzę. Zajmuje się głównie drobnymi Potrzebujesz oręża? Zapłacimy ile by... Plebiusz. Witaj. Zaraz wam coś wytłumaczę. Mam parę niezłych egzemplarzy, jeśli interesuje cię zakup. W środku jest ich jeszcze więcej. Czy jesteś ustawiony jako chroniony? Widzicie, i ona nie jest ustawiona jako chroniona. Czyli w momencie ataku wampirów może w każdej chwili zginąć i już nigdy nie wrócić do gry. Chcę, żebyś od tej pory była chroniona. Całymi dniami pracujesz w kuźni? Zgadza się. Muszę to robić, jeśli chcę być kiedyś tak dobra jak Eorlund Siwowłosy. Mm. Tak się składa, że właśnie skończyłam moje najlepsze dzieło. O. To miecz. Wykułam go dla Jarla Balgrufa Większego. To niespodzianka i nie wiem nawet, czego przyjmie, ale... Słuchaj, możesz zanieść ten miecz mojemu ojcu, Proventusowi Avenici? Jest zarządcą Jarla. Ciekawe. Będzie wiedział, kiedy wręczyć mu tę broń. Dobrze, zrobię to. Dzięki. Miło mi cię bardzo spotkać. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Oczywiście mod nazywa się Beautiful Cities i More Populated Cities, czyli więcej populacji w miastach. Zobaczcie, ile dodaje. Mam też wygranego moda Breeze Home Extended Edition, dlatego nazywa się Breeze Home, a nie Wieczny Domek.
Oczywiście mogę sobie zbierać kwiatki, bardzo to lubię, jak już mówiłem, bo będziemy z nich robić miksturki, trucizny i tak dalej, i tak dalej. Ja się muszę udać do Jarla, lecz chciałbym się przejść po prostu tymi ulicami Skyrim, ulicami, przepraszam, Białej Grani i pokazać wam, jak to wygląda. O, a co Armen, sądzisz, dzień o dobry. Najemnikach? To profesja co sądzę o najemnikach? Stylu. Zobaczymy. Czasem brakuje mi żołnierskiego O co się kłóciliście, życia. Ale kto się kłócił? Ale kiedy Mojej Safir nie podoba się, że ostatnio dużo czasu spędzam szukając starego miecza mojego ojca. Korzystając z tej broni, był w stanie wyżywić całą rodzinę. Nie pozwolę, by się kurzyła u jakiegoś parchatego złodzieja. Mhm. Potrzebujesz pomocy w poszukiwaniach miecza? Mogę mu nawet pomóc Armenowi, nie? Anilia jest taka, tak nastawiona przyjaźnie do ludzi, nie patrzy, że to są Nordowie, Redgardzi i tak dalej, nie? Dowiedziałem się, że maczali w tym palce okoliczni bandyci. Nie jestem jednak głupcem. Żeby go odzyskać, musiałbym się zwrócić do strażników z Białej Grani albo do towarzyszy. Nie wiem, dlaczego ci o tym mówię, ale jeśli zdołasz go odnaleźć, będę niezmiernie wdzięczny. Mhm, ciekawe. Dobra. Aktywniliśmy sobie zadanko. Ja bym wam chciał coś pokazać, słuchajcie. Pokażę wam teraz dwie rzeczy. Jak wygląda miasto, gdy jest w godzinach takich użytkowych, na przykład teraz jest godzina 10. 11. Dzień dobry. Między stoiskami na targu. Dzień dobry, Isolda. Chcesz zostać kupcem? Zanim odeszli moi rodzice, powiedziałam im, że pewnego dnia zostanę najlepszym kupcem w Skyrim. Spotkałam się z jednym z przywódców karawan, Maadranem. Mówił, że pomógłby mi zacząć, jeśli przyniosę mu mamuci kieł. Mm-hmm. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. To może zdołam ci się pomóc, Isolda. Możesz to dla mnie zrobić? Jeśli znajdziesz, co trzeba, nauczę cię paru trików w handlu. Dzięki temu łatwiej ci będzie trafić prawdziwą okazję. To mi się przyda. Słuchajcie, moi kochani, chodzi o to, że głównie mam wgranego moda na większe imersje też, nie? I tutaj, że Populated Cities, zobaczcie, normalnie kapłan nie chodzi po Skyrim, normalnie żołnierze i zwykli ludzie, jest ich mniej tutaj, prawda? Na przykład 5, a tutaj może być 16. Dajmy na to. Ta pani mi się też podoba, Carlotta Valentina. Dość mam zmartwień ze zwykłymi absztyfikantami. Jeszcze ten Nord, o. Jeszcze ten Bart. Co to sprawia ci kłopoty? Michaelo mnie wygaduje. Sam się prosi o sztylet w grdykę. Słyszałam, jak się przechwalał pod chorągwianą klaczą, że okiełzna mnie niczym Nord ujarzmiający dzikie zwierzę. No, ma tupet. Może Michael inaczej zareaguje, jeżeli porozmawia ze mną? Jeśli chcesz spróbować, droga wolna. Ale nie sądzę, by cokolwiek mogło trafić do tej jego pustej czaszki. Zobaczymy, może ci pomożemy. Pamiętaj, codziennie świeże owoce i warzywa. Uwielbiam ten, jak tędy wchodzę, po prostu zbieram każdy ten, nie? Każdy kwiat. Bo z tego można robić też fajne mikstury, jak sobie tego długo nazbieram. A żeby poznać działanie kwiatka, prawdopodobnie trzeba go zjeść, prawda? Więc ja to później uczynię. O. Dziękuję. Udajmy się może do Jarla teraz. O, widzicie? Poszukiwacz przygód. To jest nowa postać, która została dodana. Kapłan, to już było. Dziecko biegające. Oni się kłócą o ten miecz. Tutaj siedzi Lucja, która jest bezdomna niestety. Właśnie, napiszcie mi w komentarzach, jakiego boga mają ci. Czekajcie, Bruin. A weź złotą monetę sobie. Anilia jest dobra. Na razie wezmę sobie o błogosławienie Talosa. I tyle. Właśnie, w sumie, za czym udamy się do Jarla? Miałem teraz do niego pójść. To może w sumie zrobimy sobie tą misję ze Svenem. No, całkowicie o tym zapomniałem. Słuchajcie, jest godzina, zaraz wam powiem, która w Skyrim. 12 po południu, po prostu. Ja sobie przewinę czas do godziny tak 18, wiecie? I pokażę wam, jakiego fajnego moda sobie wgrałem. Naprawdę fajny mod, polecam każdemu. Większa imersja po prostu i radość z gry. Jest już ciemno. Widzicie, ile ludzi na ulicach? Wszyscy idą teraz w stronę tawerny. Posłuchajcie sobie dźwięków dochodzących z tej tawerny, jak Isolda skończy gadać. Jeśli kiedyś chcę zarządzać gospodą, muszę nabrać doświadczenia. Wszystkie postacie idą teraz do tawerny wieczorem, prawda, żeby się zabawić, napić. Nawet te nowe, typu poszukiwać przygód, kapłanie i tak dalej. Wszyscy będą schodzić się do tawerny i to jest mod na imersję tavern. Poczekajcie, ja to teraz przewinę. Ofiarujesz monetę bliźniemu Nordowi, którego prześladuje pech? Żeby zaraz zostały przepite pod chorągwianą klaczą? Jeśli potrzebujesz jedzenia, proś o jedzenie. Zapomnij.
Znajdę kogoś życzliwszego. Teraz wam pokażę. Tak też myślałam. Nie wiem, czy słyszycie, że głosy dobiegają z tej tawerny. Ja teraz wejdę i zobaczycie, jaki tu będzie młyn. I pogadam sobie ze Svenem, żeby dał Kamili wreszcie święty spokój. Zapraszam. Mamy ciepłą sprawę. To jest dopiero tawerna. Słyszycie te odgłosy? Proszę pani, da mi pani monetę? Tak. Tak. Widzicie, jaki młyn, jak typowo w takiej tawernie. To mi się bardzo podoba. Gdzie jesteś, Sven? Mikael, przepraszam. Zawodu jestem bardem. Może znasz mnie? Nie znam cię. Carlotta Valitena ma mieć od tej pory spokój. Carlotta cię do tego namówiła, prawda? Przykro mi, ale ta ognista wdówka jest już moja. Tak, mamo? Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Musisz za parę dni wyruszyć. Ona nie należy do ciebie. Zakończ ten bezsens. Może masz rację. O, retoryka. Chyba po prostu nie chciałem, by ktoś pomyślał, że nie dam sobie rady z jedną nordyjską dziewuchą. Na mój honor, już nigdy nie będę naprzykrzał się Carlotcie. Super. Okej, okay. Czyli... o, przykładowo Carlotta stoi koło niego. Muszę wyżywić głodną córkę. Mikael nie będzie już ci sprawiał problemów. Udało ci się przekonać tego Grajka, żeby dał sobie ze mną spokój? Podziękowałabym Bogom. Ale musi mi wystarczyć, że podziękuję tobie. Masz tu trochę grosza za fatygę. A dziękuję. 250 zł zawsze na propsie. Mikstury, stroje, bronie. Zobaczymy. Wszystko sprzedałem, prawda? Udajmy się na zewnątrz. I mamy w sumie 31 minut odcinka. Ja nawet nie doszedłem do Jarla Białej Grani. Tak mi się przyjemnie gra w tą grę. Nie chcę tutaj nic forsować na siłę. I tak dalej. Jest to seria luźna. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Ja to przeczytam i nagram dla was kolejny. Napiszcie mi też, jakiego boga wyznają Bretonowie, powiedzmy, Bretonii. A my w kolejnym odcinku udamy się do Smoczej Przystani i porozmawiamy z Jarlem Balgrufem. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kumpel, przestań gadać. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Było mi bardzo miło i bardzo przyjemnie było dla was nagrać ten odcinek. Ja byłem Kałach i zapraszam już na kolejne epizody z naszej serii. Cześć!